Cześć, teraz opowiemy o tym, co wkurza każdego instruktora. Po pierwsze to przychodzenie na lekcję tydzień przed weselem po to, żeby nauczyć się pierwszego tańca. Często słyszymy, że na przykład ktoś chce tylko zatańczyć kroki podstawowe samby, tak żeby dopasować to pod wybrany utwór. No jest to błąd, jeżeli nie jesteście profesjonalistami, jeżeli nie uczestniczyliście w kursie minimum rok, dwa lata, nie zatańczycie dowolnego tańca pod dowolny utwór. Po to przygotowujemy przez kilka lekcji dla Was choreografię, czy nawet jakiś freestyle, żeby to wyglądało porządnie i ręce i nogi. Ja się nie podpiszę pod czymś, co uważam za złe. Po drugie, rzecz, która również bardzo denerwuje, to jeżeli przychodzą Państwo z filmikiem pary turniejowej albo show przygotowanego specjalnie przez zawodowców nie pierwszego tańca i proszą o to, żeby odtworzyć tą choreografię do ich jakby pierwszego tańca z ich możliwościami. No tutaj odpowiadam od razu, że odtworzenie choreografii przygotowanej nie pod pierwszy taniec, choreografii turniejowej, pary lub choreografii pokazowej, ale nie pierwszego tańca, odtworzenie jeden do jednego jest niestety, ale niemożliwe. Wymaga to zbyt wielu lat przygotowań oraz ćwiczeń. Chyba że pojawicie się na lekcji dużo, dużo wcześniej lub na kursach wcześniejszych, wtedy jest możliwe przygotowanie naprawdę efektownego show tanecznego. I trzecia, najważniejsza sprawa to uczenie instruktora, jak powinien uczyć. Jesteśmy specjalistami, jeżeli widzimy Wasze umiejętności, to jak możecie zatańczyć, ułożymy najlepiej jak się da to, ale indywidualnie dla Was. Jeżeli przychodzicie z oczekiwaniami, że teraz to w sumie chcemy takie podnoszenie, czy chcielibyśmy tutaj zatańczyć na przykład ekstra pasodoble z trudnymi przejściami i tak dalej. I jeszcze mówicie, w jaki sposób powinniśmy uczyć, że tu teraz partner, partnerka albo odwrotnie, bo to też się często zdarza, no to niestety, ale też te lekcje nie będą na tyle efektywne, żeby w ogóle cokolwiek z tego wyszło. Także zapraszamy na lekcje w Dance Book Academy.